Dzień dobry, witajcie! Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś w towarzystwie Honora, Honora 7X. Zapraszam na krótką recenzję, niesponsorowaną, zaznaczam, niestety. To się teraz zrobiło w niektórych kręgach modne, więc teraz już wiecie. Na początek zajrzymy do opakowania, przyjrzymy się smartfonowi, zerkniemy do interfejsu, a później powiem Wam, co sądzę na temat tego telefonu. Na temat zestawu, tym razem specjalnie rozwodzić się nie muszę, bo mamy tutaj tylko narzędzie do otwierania gniazda na karty, zwykły kabelek i zasilacz 2-amperowy. Nie ma w tym komplecie słuchawek, aczkolwiek tu jest taka przegródka, i bardzo możliwe, że po prostu słuchawek nie było w naszych zestawach testowych, które otrzymaliśmy po premierze, a w tych, które będą w sklepach, zestawy się znajdą. Tego niestety jeszcze na razie nie ustaliłem. To jest sprawa po prostu do sprawdzenia. Gdybyście kupowali, no to nie zdziwcie się, że słuchawek nie będzie, widocznie tak ma być. A jeżeli tam się jakieś znajdą, to po prostu będziecie pozytywnie zaskoczeni. Dobra, to oglądamy telefon. Przypadł mi w udziale egzemplarz w kolorze czarnym i z tego co się dowiedziałem, na naszym rynku w pierwszej fazie sprzedaży będą właśnie tylko takie. Później powinna dołączyć jeszcze wersja granatowa, która moim skromnym zdaniem prezentuje się znacznie bardziej atrakcyjnie. Telefon ma, tak jak już wiecie, zapewne wyświetlacz o modnych obecnie proporcjach 18:9 i przekątne 5,93 cala. To jest matryca IPS o rozdzielczości Full HD. Nic wielkiego, ale też nic złego. Ramka w miarę wąska, tutaj na dole jak widzimy jest dość jeszcze spory margines, na szczęście logo trochę tą przestrzeń rozmaica, na górze pojedynczy aparat, no i oczywiście głośnik, także skromnie, schludnie, prosto, ale całkiem ładnie. Zobaczmy teraz może jak wygląda tył. Tył telefonu no jest raczej skromny. Jest, jak widzicie, z matowo-czarnego metalu, ale pomimo tego no, odciski palców na nim jednak jakieś tam pozostają, więc trochę się jednak brudzi, chociaż to nie szkło. Z drugiej strony ta matowość sprawia, że telefon pewnie leży w dłoni, nie ma ochoty z niej uciec. Nie mam też powodu, by krytykować jakość montażu czy użytych materiałów. Stylizacja, no to cóż, każdy ocenia sam. Mnie, powiedzmy, że może się podobać. Nic rewelacyjnego, ale nie można powiedzieć, żeby telefon nie był estetyczny. Zróbmy jeszcze małą wycieczkę po interfejsie. Zobaczmy, co tutaj na start dobrego mamy. Jest trochę nadprogramowy hapek. Oczywiście jest pewien pakiet od Google. No i tutaj Honor daje nam od siebie. Menedżer telefonu, czyli aplikację do zarządzania, to rzeczywiście przydatna rzecz, także nie krytykuję jej obecności, wręcz przeciwnie, pochwalam. Motywy, muzyka, filmy, wiadomo, to są aplikacje, które są potrzebne. Jest dedykowana apka do wspomagania gier, jest aplikacja zdrowotna, mamy też zegar, kalendarz, osobną ikonę do ustawień, menedżer plików, notes, klienta e-mail. Czyli to są takie rzeczy, które są rzeczywiście nam zdecydowanie potrzebne. Tutaj na razie niczego takiego totalnie zbędnego nie ma. Mamy tutaj też folder najlepsze aplikacje. No i tu już trochę gorzej, bo jest dołożony eBay, który u nas tak średnio. Booking też nie każdy korzysta. No ale jest też Facebook, który w zasadzie każdy z nas instaluje, podobnie jak Instagram. No więc też nie przesadzono z ilością nadprogramowych aplikacji, ale no też nie można powiedzieć, że niczego nie dodano. Są demówki gier, jak widzicie. No i tu jest jeszcze taki folder, który nazwano narzędzia. No i w nim kolejnych kilka aplikacji firmowych od Honora. Pogodynka, kalkulator, dyktafon, jest radio FM, to też ważne. Jest latarka, jest lusterko, czyli możemy się przejrzeć w przedniej kamerze. Jest zdalna obsługa, jest kompas, narzędzie do kopii zapasowej, no i narzędzia SIM. I tak między prawdą a fałszem muszę Wam powiedzieć, że właściwie takiego totalnie czegoś zbędnego, co nazwałbym po prostu śmieciem, to tutaj nie ma. No wiadomo, nie wszystko każdemu się przyda, chociażby te demo gier. No ale dobra, można to odinstalować, więc nie dramatyzujmy. Jak widzicie, interfejs jest w tej chwili w formie płaskiej,
ale w menu można go przełączyć na tradycyjny układ z zasobnikiem. Tak samo możemy sobie zmienić układ klawiszy systemowych, które tutaj mamy wyświetlane na ekranie. Oprócz tego mamy też na przykład m.in. filtr światła niebieskiego, czyli taki poprawiający komfort czytania w nocy. Możemy oczywiście regulować temperaturę barw. Z tyłu pierwsze skrzypce, jak widzicie, gra okrągły skaner linii papilarnych. Jest nieduży, ale umieszczono go tak, że bez problemu trafiamy w niego palcem i jej korzystanie jest po prostu wygodne. Ja chociaż mam duże dłonie, nie będę narzekał ani na rozmiar tego skanera, ani na jego położenie, jest po prostu optymalnie. Skaner jest szybki i pewny w działaniu, no ale w końcu jest to skaner od Huawei'a, a firma ta po prostu w skanerach jest mocna i te czytniki są po prostu dobre. Jest też tutaj coś, co nie bardzo mi się podoba. Te dwa wystające działa podwójnego aparatu fotograficznego. Wystają, nie wygląda to moim zdaniem zbyt dobrze. W dodatku szkiełka będą narażone na zarysowania, no bo na nich telefon spoczywa, kiedy go odłożymy. Niestety. A skoro już o aparacie mowa, no to powiem Wam, że mamy tutaj matrycę Sony IMX298 za obiektywem o świetle 2.0. Matryca ma 16 megapikseli. A ta druga matryca to jest taka pomocnicza matryca chociażby do uzyskiwania efektu rozmycia tła, 2-megapikselowa. Z przodu mamy aparat 8-megowy. Zerknijmy może jeszcze na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Na dolnej ściance mamy pojedynczy głośnik, ale całkiem przyzwoity. Port micro USB i mini jacka. Na prawym boku tradycyjnie klawisze głośności włącznika położone w bardzo dobrym miejscu, wygodne w użyciu. Takie tradycyjne rozwiązanie, ale sprawdzone i po prostu dobre. Góra jest gładka, tam mamy tylko mikrofon, a na lewym boku szufladka na karty, metalowa, przyzwoita, solidna. Jeszcze może dwa słowa na temat tego, co mamy we wnętrzu telefonu. A we wnętrzu mamy procesor Kirin 659 z 8 rdzeniami taktowanymi do 2,36 GHz. Procesor wspomaga grafika Mali T830 MP2 o taktowaniu 900 MHz i pamięć operacyjna 4 GB. Pamięć wewnętrzna, tu są trzy warianty do wyboru, 32, 64 albo 128. Telefon zasila akumulator o pojemności 3340 mAh, no ale niestety bez szybkiego ładowania. Tak, jeszcze uzupełniająco dodam, że mamy tutaj Bluetooth 4.1 i Wi-Fi w paśmie 2.4. No, mogłoby być trochę lepiej i w jednym, i w drugim przypadku, ale to jeszcze pikuś w porównaniu z tym, co, no nie będę tutaj oryginalny, ale powiem, sporym minusem telefonu jest brak NFC. Przeszkodzi głównie tym, którzy przyzwyczaili się do płacenia telefonem, no bo szybkie parowanie z akcesoriami to nie jest tam żaden killer feature, na którego brak jakoś bym strasznie narzekał, ale to, że telefonem nie mogę zapłacić, kiedy zazwyczaj to robię, no to powiem szczerze, że już mnie trochę wkurza i no, tak jak powiedziałem, tutaj chyba wszyscy recenzenci będą zgodni, jest to jeden z największych braków w tym modelu. Skoro już wiecie, jak wygląda i co ma w środku Honor 7X, pozwólcie, że podzielę się z Wami moją opinią na temat tego urządzenia. Na początek parę słów o obudowie, na temat której mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony telefon jest niebrzydki, przyznacie. Obudowa jest sztywna, dość solidna. Nie gnie się, nie ma tendencji do trzeszczenia. Jest telefon dobrze zmontowany, materiały są dobre. Matowy tył sprawia, że urządzenie nie ma tendencji do uciekania z ręki, nie ślizga się również po gładkich powierzchniach. Ale popatrzcie, ten tył niesamowicie jak na matowy metal zbiera zabrudzenia. W zasadzie co chwilę go trzeba przecierać. Jak bardzo się brudzi, możecie zobaczyć w recenzji na mgsm.pl. Link w opisie filmu. Tam zamieściłem kilka zdjęć, na których celowo nie czyściłem telefonu do ujęcia. Po to, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda podczas codziennego użytkowania. No nie wygląda dobrze. Na szczęście panel wyświetlacza nie brudzi się aż tak bardzo. Natomiast tu mamy odwrotny problem. O ile tył
jest dość odporny na zadrapanie, o tyle przód już nie. Przód rysuje się dosyć szybko, to szkło nie jest zbyt twarde. W moim egzemplarzu już po miesiącu widać drobne ryski po obwodzie, tutaj gdzie ekran styka się z innymi przedmiotami. Pojawiło się też kilka takich zarysowań, nazwijmy to eksploatacyjnych, od jakiegoś klucza czy czegoś tam. Zbyt szybko moim zdaniem, zbyt szybko i tutaj, jeżeli się zdecydujecie na ten smartfon, zakup folii czy szkiełka hartowanego zdecydowanie polecam. No i jak już jesteśmy przy obudowie, to mała ciekawostka. Te wystające obiektywy, o których trwałość, wytrzymałość się początkowo obawiałem, po miesiącu użytkowania wyglądają wciąż jak nowe. Ja nie wiem, jak będą wyglądały po rocznym, półtorarocznym użytkowaniu. Na razie mam wrażenie, że jednak, pomimo tego, że telefon się na nich opiera, kiedy go odłożymy, no te szkiełka tam, które zastosowano, są dość odporne na zarysowania, w odróżnieniu, tak jak już wiecie, od szkła wyświetlacza. A sam wyświetlacz? No cóż, no chyba muszę mu pochwalić. Dobra jasność maksymalna, zapewniająca czytelność obrazów słoneczne dni. Minimalna również niezła. Mamy filtr światła niebieskiego. Mamy możliwość dostosowania balansu barw do naszych upodobań. Wreszcie mamy nawet opcję zmniejszenia rozdzielczości wyświetlacza po to, żeby oszczędzać energię, oszczędzać baterię. Ekran ma rozdzielczość Full HD+, czyli Full HD rozciągnięte do proporcji 18:9. No i cóż, to wystarczy przy tej przekątnej, jest naprawdę dobrze czytelny. Daje dość fajne, jak na standardową matrycę, nie żaden OLED. Na standardową matrycę daje dość fajne kolory. Jest w porządku. W porządku, a nawet więcej niż w porządku, jest również czytnik linii papilarnych. Ja może trochę już się robię nudny, ale powtórzę to kolejny raz. Huawei, znaczy w zasadzie Honor również, doprowadził czytniki linii papilarnych do perfekcji. One działają po prostu idealnie. Przykładamy palec, buch, odblokowane. To są ułamki sekund. Praktycznie nie zdarzają mu się błędne odczyty. Specjalnie próbowałem brudnym, mokrym, tłustym palcem różnie tam go oszukiwać. No nie, zazwyczaj czytam, trzeba mieć naprawdę potwornie ubrudzony paluch albo potwornie ubrudzony czytnik, żeby to nie zadziałało. Jest super, no a do tego na przykład takim gestem możemy sobie wysunąć belkę powiadomień, a przeciągając palce w poprzek przeglądamy zdjęcia w galerii. Do tego możemy sobie na przykład zrobić selfiaczka, naciskając, dotykając ten czytnik. Także czytnik ma jeszcze dodatkowe zastosowanie, jest po prostu super, jest to jedna z największych zalet telefonu, po prostu czytnik jest mega. Pokazałem Wam już, jak wygląda interfejs EMUI, jakie ma składniki, no ale parę słów jeszcze na temat tego, co o tym interfejsie sądzę. Lubię ten interfejs, uważam, że fajne jest w nim to, że można go dostosować do naszych wymagań, do naszych potrzeb. Jest wiele opcji. Możemy mieć układ płaski, tak jak tu widzicie, albo układ tradycyjny z zasobnikiem. Możemy sobie zmienić układ przycisków na dole, możemy sobie zmienić ilość ikon na pulpicie, ich siatkę, tak, jak mają być rozmieszczone. Sporo jeszcze różnych innych takich drobniejszych rzeczy, chociażby zmiana przejść pomiędzy ekranami, czy też dodatkowe apki, które tutaj mamy od producenta. To wszystko sprawia, że ten interfejs jest na swój sposób fajny, daje się lubić. Owszem, nie wszystkie te aplikacje, które producent zainstalował, każdemu z Was się przydadzą, tak jak i mnie się nie wszystkie przydają, ale w dużej większości są przydatne i praktyczne. Chociażby menedżer telefonu, czyli ta apka taka do konserwacji, do oczyszczania pamięci, do zarządzania energią i tak dalej, ona jest bardzo dobrze zrobiona, bardzo przemyślana, fajna. No i pozostałe aplikacje też w zasadzie, no nie ma tutaj niczego takiego, co jakoś strasznie chciałbym skrytykować. Wiadomo, że pogodynka, latarka, lusterko, no nie każdy tego używa, ale z drugiej strony, no dobrze, że są, nie trzeba tego szukać, nie trzeba kombinować. Oprócz tego w oprogramowaniu na start, jak widzicie, jest kilka demówek gier. Można to usunąć, więc nie dramatyzuję. Szczególnie, że pamięci jest tu całkiem sporo. Ten, który testowałem, miał 64 giga, czyli ponad 50 giga wolnego miejsca nadane już wewnętrznie. Jest też wersja 32 giga, no to już trochę gorzej, ale nadal nie powiedziałbym, żeby Huawei jakoś strasznie zaśmiecał ten interfejs. Wszystko jest proste, przejrzyste, nie zauważyłem żadnych błędów, nie ma tutaj jakichś strasznych rzeczy, które chciałbym poprawić, wyeliminować i tak dalej. Także interfejs jest moim zdaniem w porządku.
Całkiem w porządku jest również wydajność tego telefonu. Pamiętajmy, to jest średniak, więc nie wymagajmy, żeby był flagowcem. Jest całkiem nieźle system, interfejs, pracuje płynnie, stabilnie, aplikacje się nie wywalają, bez problemu możemy się przełączać pomiędzy aplikacjami. Jak pracujemy w oknie, to też nic się nie tnie, możemy spokojnie sobie odpalić dwie apki na podzielonym ekranie, to będzie działać, nie będzie się cięło, nie będzie nas denerwowało. Jest zupełnie w porządku. Oczywiście gry na pełnych detalach, no nie wszystkie pójdą, nie wszystkie będą chodziły tak super płynnie. Czasem jak wyjdziecie z gry, to zauważycie, że telefon troszeczkę się przyciął. No ale pamiętajmy, tak, to nie jest flagowiec i nie wymagajmy cudów od telefonu, który kosztuje w najlepszym razie połowę, a ja bym nawet zaryzykował, że 1/4 tego, co flagowce te najwyższej klasy, więc no nie wymagajmy cudów. Jest jak na średniaka za nieco ponad 1000 zł, to naprawdę jest, jeżeli chodzi o płynność pracy, bardzo dobrze i nie ma kompletnie czego tutaj temu smartfonowi zarzucić. Nie przyczepią się również do akumulatora, chociaż nic wielkiego. Ten telefon jest w stanie popracować cały dzień, bez problemu wytrzyma. No ale z tym drugim dniem to już może być różnie. Tu zależy wszystko od tego, w jaki sposób smartfonu używacie. Jeżeli używacie go intensywnie, no to zapomnijcie o tym, że wytrzyma 2 dni. Natomiast jeżeli odpowiednio pobawicie się tymi opcjami oszczędzania energii, jeżeli nie będziecie używali wszystkich modułów łączności naraz, tylko włączycie te, które Wam potrzebne i tak dalej, no to 2 dni spokojnie wyciągniecie, a jak się bardzo mocno przyłożycie, to i dłużej. Jest tutaj taki nawet tryb ekstremalnej oszczędności baterii, kiedy to w zasadzie no, staje się ze smartfona takim prostym telefonikiem do dzwonienia, no ale w tym trybie to on wytrzymuje i 4 dni. Tylko pamiętajcie, wtedy to już nie jest smartfon, to jest po prostu komórka do odbierania połączeń, no tak naprawdę. Ładowanie w granicach 2 godzin, no niestety nie ma szybkiego ładowania, za to klasyczne, proste micro USB, także nie ma problemu ze znalezieniem jakiejkolwiek ładowarki w okolicy. A, no i to micro USB jeszcze obsługuje tryb OTG, gdyby ktoś był ciekawy, gdyby potrzebował. Jeśli chodzi o jakość rozmów, jest wszystko w porządku, jak najbardziej. Głośnik zewnętrzny, ten na dole, jest pojedynczy, ale gra. Dobra, nie gra. Brzmi czysto, jeżeli ma przenosić głos. Natomiast jeżeli ma odtwarzać muzykę, no to jak to w smartfonie. No nie słuchajcie na smartfonowym głośniczku muzyki. Proszę Was, nie róbcie tego muzyce. Ale do rozmów ten głośnik bardzo dobrze się nadaje i bardzo dobrze się sprawuje. Nie mam zastrzeżeń do jakości komunikacji tekstowej, zapewnia nam ją klawiatura SwiftKey. No ale jak już jesteśmy przy łączności, no to dochodzimy do 2 takich dość istotnych mankamentów. Po pierwsze, nie ma NFC. Nie zapłacicie tym telefonem. Nie i już, bo nie ma NFC. Nie wiem, dlaczego poskąpili, bo w tej klasie to już według mnie powinien być standard, a Honor 7X wcale nie jest wyjątkiem. Jest wiele telefonów z tego segmentu, które NFC nie mają. Chociażby niedawno testowany przeze mnie Xiaomi Mi A1. No też nie miał. Kurczę, czemu? I ten też nie ma. No, Asus Zenfone 4 też nie ma. Nie wiem, co ci producenci się wygłupiają, czy te moduły są naprawdę aż tak drogie. No, ale tutaj go nie ma, niestety, i za to spory minus. Kolejny minus ja wystawię również za hybrydowy slot Dual SIM. Tu jest Dual SIM, jak najbardziej, bardzo prosty w obsłudze. Wszystko działa jak należy. Jest gniazdo na kartę pamięci, z tym, że nie wykorzystamy tego równocześnie. Jest albo Dual SIM, albo rozbudowa pamięci. Fakt, dobra, już mówiłem, pamięci jest w miarę sporo, bo 64 albo 32, więc powiedzmy, że jedno i drugie powinno wystarczyć zależnie od tego, jakie macie potrzeby. No ale mimo wszystko ja bym chciał mieć i Dual SIM, i możliwość korzystania z karty microSD. Bo dlaczego nie? Czasem zachodzi taka potrzeba, a nie wszystko się od razu przewidzi w momencie zakupu smartfonu, prawda? No i jeszcze taki mały drobiażdżek. Wi-Fi tylko 2,4. Jeden zakres, nie ma 5 GHz. No dobra, no z tego powodu nie będę jakoś tam strasznie rozpaczał, ale też już by mogło być, bo mamy już 2018 rok, pamiętajmy. Aparaty. Początkowo, powiem szczerze, że byłem nawet trochę rozczarowany. Ale porobiłem trochę zdjęć i kurczę, no nie jest źle. Zdjęcia w dzień bardzo dobre,
No ale to w zasadzie potrafi wiele telefonów. Zdjęcia w nocy. No tutaj w automacie to jest, powiem szczerze, tak sobie. Od Huawei ja już oczekuję trochę więcej, szczególnie tego na średniej półce cenowej. Ale jak przejdziemy na tryb manualny, no to już jest znacznie lepiej. Tylko że wtedy trzeba zejść z czułości, wydłużyć czas otwarcia migawki, posiłkować się statywem. I wtedy możecie liczyć, że już zdjęcia będą takie no, do oglądania. Nie ma problemu z robieniem panoram, nie ma problemu z zoomem cyfrowym. Tutaj działa całkiem nieźle, całkiem dobre efekty daje. No wiadomo, nie jest to już ta jakość zdjęcia 1:1. Wiadomo, że są te piksele dorabiane, ale jest nieźle. Powiem, że jest nieźle. To samo, jeżeli chodzi o upiększanie, czy dokładanie dodatkowych efektów, jakieś tam buźki, kotki, znaki wodne, to wszystko działa tak, jak powinno działać. Oczywiście proponuję nie przesadzać z upiększaniem. Przedni aparat oczywiście daje radę. Selfiki są w porządku, tylko też tutaj bym doradzał unikanie ujęć pod światło, tudzież na bardzo jasnym tle, bo czasem prześwietla to, co jest wokół nas. Owszem, nas widać dobrze, ale tło jest przepalone, jest aż białe, więc tutaj proponuję uważać na dobór tła, ustawić się raczej tak, żeby światło padało na nas. No wiadomo, nie każdy robi zdjęcia pod światło, ale czasem to się zdarza. Zatem no, po prostu patrzcie na to, co się dzieje na ekranie. No, aparat ma tendencję trochę do przejaskrawiania tła, ale no, nie dramatyzujemy. Mamy dwa obiektywy. Ten drugi tylko 2 mega. Powiecie, no dobra, ale słuchajcie, do rozmywania tła więcej nie trzeba. No i byłoby super, gdyby to rozmywanie trochę precyzyjniej wycinało ten pierwszoplanowy obiekt, czyli nas. Z moją łysą banią sobie radzi dobrze. Ale kiedy fotografowałem modeli, którzy jednak włosy posiadają, no to już było widać, że wokół włosów, no trochę tam, kurczę, sobie ta automatyka jeszcze nie radzi. Jak to wygląda? Zobaczycie na mgsm.pl w galerii na karcie telefonu. Link w opisie filmu. Tam sobie możecie przejrzeć wszystkie zdjęcia, no nie wszystkie, wybór zdjęć, które robiłem tym telefonem. W różnych warunkach, to nie są jakieś artystyczne fotki, to są po prostu pstryki. W dużej mierze robione automatycznie, po to, żeby po prostu pokazać, jak ten aparat funkcjonuje w różnych scenariuszach. No, generalnie jest w porządku, mam kilka zastrzeżeń do tego aparatu, ale dobra, jest jak na ten poziom cenowy naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o wideofilmowanie, również nie narzekam. Przykładowe filmy, linki macie w opisie, możecie zobaczyć na tym kanale YouTube'a. Jest w porządku. Najsłabiej wychodzi filmowanie w zwolnionym tempie, bo wtedy mamy rozdzielczość tylko VGA. No i to jest marne. Natomiast czy zapisujecie w HD, czy Full HD, filmy są wyraźne, płynne, z całkiem przyzwoitym dźwiękiem. No nie ma na co narzekać. Także suma summarum, aparat mógłby być lepszy, ale jest całkiem dobry. Szczególnie jak w telefonie za nieco ponad 1000 zł. Honor 7X kosztuje 1150 zł. I moim zdaniem jest to cena sensownie skalkulowana. Ten telefon faktycznie jest tyle warty. To jest telefon idealnie wcelowany w segment cenowy. Jeżeli chodzi o wady, to łatwo brudząca się obudowa, łatwo rysujący się przedni panel. Brak NFC, przede wszystkim to jest najgorszy ból tego telefonu. Nie odpowiada mi również to, że slot na karty jest hybrydowy. Strasznie mnie to za każdym razem wkurza i tym razem również tak jest. No i aparat mógłby robić nieco lepsze zdjęcia przy słabym świetle. Oczywiście mówię tutaj o trybie automatycznym, bo w trybie manualnym jest całkiem dobrze. Zalet jest sporo, bo mamy tutaj nowoczesny wyświetlacz o modnych proporcjach z wąską ramką. Wyraźny, jasny, czytelny. Bardzo dobrze. Mamy świetny czytnik linii papilarnych, działający po prostu bajecznie. Szybki, sprawny, niezawodny. Mamy przyjazny, sympatyczny, elastyczny w dostosowywaniu się do potrzeb użytkownika interfejs, nieprzeładowany śmieciami, o dość estetycznej, moim zdaniem, szacie graficznej. Również jest dobrze. Płynność pracy jest całkowicie zadowalająca w tym segmencie cenowym. Bateria no jest średnia, czyli znów ok, to jest średnia, więc bateria średnia, nie ma się do czego przyczepić. I w sumie to jest taki telefon, który ma kilka braków, o których musicie pamiętać, ale co do reszty, no tak jak powiedziałem, nie ma się specjalnie do czego przyczepiać. I ta cena, za którą jest proponowany, przypomnę, 1150 zł, ma sens, po prostu ma sens.
A jeszcze pamiętajmy, że operator zapewne będzie go Wam proponował w jeszcze korzystniejszej cenie, oczywiście z abonamentem, tam sobie musicie przeliczyć, ale nie będą to pieniądze stracone. Na pewno. I to by było już na tyle. Żegnam Was z honorem. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do dawania łapy w górę. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów. No i przypomnę jeszcze, że w opisie tegoż filmu na dole znajdziecie link do specyfikacji Honora 7X, do przykładowych zdjęć robionych zarówno przednim, jak i tylnym aparatem tego telefonu, no i do recenzji takiej do poczytania na mgsm.pl. Natomiast przykładowe filmy z tego telefonu znajdziecie na tym kanale wrzucone luzem, no i naturalnie linki również na dole znajdziecie. Żegnam się już z Wami, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.